Cześć, tu Hanna i Zofia. Witamy. Witamy. Jest 14 kwietnia 2023 roku i chcemy odpowiedzieć na pytania, które widziałam w związku ze spotkaniem w Warszawie 23 kwietnia. Były pytania o to, jaka jest tematyka tych spotkań, więc tak jak mówiłyśmy poprzednio w programie, tu chodzi o to, jak sobie radzić w życiu, jak sobie radzić z Matrixem i jakie narzędzia prawne, czy może też narzędzia świadomościowe mamy do dyspozycji, żeby sobie z tym systemem poradzić. A nasze działania są zainspirowane troszeczkę taką bardzo ciekawą książką. Zosiu, podaj tytuł tej książki. Proszę bardzo, to jest książka. Tytuł tej książki jest Jak przechytrzyłam każdą biurokratyczną agencję konfiskaty gotówki znaną człowiekowi. Ta książka mnie bardzo zainspirowała. Oczywiście nie jest to jedyne i główne źródło mojej wiedzy na ten temat i doświadczeń, ale przeczytam Państwu dwa zdania, taki krótki cytat. W książce Jak przechytrzyłam możemy znaleźć liczne sposoby radzenia sobie z całą tą wypaczoną ekonomiczno-prawną machiną, poparte osobistymi doświadczeniami pisarki. Przechodzi ona od tematyki pieniądza do świata duchowego i naszych wzajemnych związków jako ludzkiego kolektywu. Odnosząc się do wyższej mocy i świata materialnego, Twoim biletem do wolności jest pamiętanie, kim jesteś. I powiem Wam, że mam dużo wspólnego z tą pisarką, ponieważ Mary Elizabeth Crowe była pielęgniarką przez 25 lat, a ja również byłam kiedyś pielęgniarką. To był mój pierwszy zawód. I dzisiaj obie weszłyśmy na te same tory, czyli musiałyśmy znaleźć najpierw rozwiązanie dla swoich spraw, dla swoich problemów, a potem jeszcze inspirujemy ludzi, jak załatwić różne sprawy. Ja myślę, że do 23 być może będę miała już jakieś kilka konkretów dla Was, jak to się zadziało, bo ludzie też do mnie dzwonią, jak można po prostu uratować swoje pieniądze. I jak można pozbyć się pewnych płatności, ale to już na spotkaniu. Właśnie, na spotkaniu porozmawiamy o praktycznych zastosowaniach naszych wszystkich pomysłów, bo my duszą czujemy, że coś tu jest nie tak i duszą czujemy, że nie powinniśmy się zgadzać. Zresztą jest taka zasada prawa rzymskiego: chcącemu nie dzieje się krzywda. I my chcemy sami siebie nauczyć zmienić nasze podejście do życia i nie być tym chcącym, bo kiedy się nie buntujemy, albo też kiedy nie wykorzystujemy innych dróg, to stajemy się tym chcącym. I chcącemu nie dzieje się krzywda według prawa rzymskiego, tak więc każdy, kto się nie buntuje, jest uznany za takiego, który sobie tego wszystkiego życzy. Wiele z tych rzeczy, które nas otacza i które się nam wydaje wielkim potworem Goliatem, to są potwory namalowane flamastrem na podłodze. I mamy namalowane na podłodze kraty, tak? Mamy namalowany świat. Tutaj masz granicę, za to ci nie wolno wychodzić. Musisz płacić haracz, musisz robić to, co ci każemy, musisz, musisz, musisz. A jak zaczynamy się tym liniom namalowanym flamastrem przyglądać i szukać, gdzie to ma swoje źródło i czy to mnie naprawdę obowiązuje, to okazuje się, że nie, 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 niekoniecznie. I im więcej mamy argumentów, tym lepiej sobie będziemy radzić w życiu. Co jeszcze Was czeka na spotkaniu? Mamy też gości.
Ja będę mówiła o tym, co zwykle ja, czyli plotki ze świata. I też pokażę Wam moje dokumenty, co ja napisałam, jak ja sobie radzę z różnymi rzeczami. Zosia opowie o tym, jak ona sobie radzi i ma tutaj właśnie te ciekawe doświadczenia, nie tylko angielskie, ale też i polskie. Polskie doświadczenia, jak wykorzystać prawo, o którym mało kto wie, do tego, żeby nie dać się wreszcie wykorzystywać i otumaniać systemowi istniejącemu, jak wykorzystać pewne narzędzia na swoją korzyść. Ale mamy też gości, prawda, Zosiu? O tak, mamy bardzo napięty harmonogram. Program będzie bardzo ciekawy. Zaczynamy o godzinie 10:00 przywitaniem, a punktualnie pierwszy wykład zaczyna się o 10:30. Będziemy mieć trzy przerwy. Między godziną 14 a 15 będzie godzinna przerwa na obiad. Wcześniej będzie półgodzinna przerwa na kawę i później będzie jeszcze 15-minutowa przerwa na picie, wyjście do toalety. Dlatego, że program jest bardzo napięty i nie możemy robić więcej przerw. Przewidujemy do 18:00. Dla wytrwałych, którzy zostaną do końca, będzie losowanie kilku książek. Więc proszę wziąć wizytówki albo jakieś maleńkie karteczki. My też przygotujemy, żeby napisać swoje nazwisko i imię. Albo ja, albo Hanna, ale ktoś zakręci tam, powie zaklęcie, wyjmie z tej kuli wizytówkę i ta osoba wygra. Więc mamy kilka podręczników, być może jeszcze będzie kilka nagród. Natomiast będzie ciekawa para, Katarzyna i Robert z Podlasia, którzy mają swoją kooperatywę gospodarstw rolnych, mają wspaniałe jedzenie. Przywożą je do Warszawy, czyste, dobre, zdrowe jedzenie. A ponadto Kasia jest z Robertem, Robert jest dziennikarzem i sędzią sądów arbitrażowych, Kasia jest również sędzią i przywiezie nam bardzo dużo ciekawostek, a dzieje się naprawdę dużo. Wygląda na to, że nie, ale dzieje się bardzo dużo. I będą jeszcze inni mówcy, jeszcze wrócę ja do tego tematu, kto będzie, ale powiedz Haniu jeszcze o tej następnej parze, która będzie. Tak, będzie Paweł i Małgorzata. Oni z kolei nam opowiedzą troszeczkę z innego poziomu, bo słuchajcie, każdy z nas dochodzi do tego samostanowienia i wolności swoją drogą. I każdy z nas jest na innym poziomie, każdy ma inną perspektywę. I to jest jeszcze inna perspektywa, więc znów ciekawi ludzie, którzy przywiozą ze sobą też pisma, jakie oni konkretnie zaprezentowali w sądach i w innych miejscach. Także mają swoją własną koncepcję, jak powinno się być suwerennym i jak powiedzieć nie, jak nie być tym chcącym, bo chcącemu nie dzieje się krzywda, chociaż się dzieje krzywda, ale jak to zrobić, żeby zaznaczyć, że nie jesteśmy chcącym, tak? Więc to będzie jeszcze kolejna para. No i nasz gość specjalny, Harald Thiers. O tego gościa to ty, Zofia, się zatroszczyłaś, żebyśmy mieli takiego gościa. Opowiedz o tym. To była trochę wspólna praca, bo to twoi przyjaciele znają Haralda. Natomiast tak ad hoc przyszedł pomysł, a może by przyjechał do Polski, a Polskę bardzo lubi, mówi również trochę po polsku i to wyszło tak spontanicznie, a Harald bardzo szybko przyjął to zaproszenie. Ma dużo wiedzy, co się dzieje w naszym kosmosie, jak tu żyć i cała historia, więc myślę, że dużo ciekawej wiedzy nam przekaże. Jest twórcą urządzeń, one się nazywają kosmiki chyba, z kryształów. No więc tutaj jakby wspólnie zadziałyśmy, ale bardzo, bardzo spontanicznie. Jeszcze powiedz Haniu, że będziesz się z nim widziała jeszcze dłużej, ale zanim to powiesz, to chciałabym jeszcze wypromować jeszcze jedną parę. Małgosia i Piotr z Łodzi.
którzy mają bardzo dużą wiedzę na temat energii plazmy, na temat generatorów plazmy. Ja mam takie generatory w swoim domu i wiem, jak ogromną pomocą są w naszym życiu, a pierwotna energia to właśnie plazma. I powiedzą, skąd ta energia, jak ta energia działa. Są również twórcami tych generatorów, więc myślę, że również powiedzą nam bardzo ciekawe rzeczy, bo cały czas wracamy do źródła, kochani, bo musimy pamiętać, tak jak tu w tej książce, kim jesteś. Jeżeli wierzymy w siebie, jeżeli mamy w sobie tę moc, to później widzimy, że król jest nagi. Nie trzeba się tego wszystkiego bać, tylko poznać zasady działania i radzić sobie z tym, a nawet w pewnym momencie jest to nawet trochę frajdy, takiej ciekawej zabawy, bo to jest no, takie sobie boksowanie. Ale przede wszystkim najważniejszą naszą odpowiedzialność jest chronić siebie. Największą odpowiedzialnością jest. I teraz powiedz, Haniu, jeszcze o Haraldzie, bo będziesz się z nim widziała przed i po chyba, prawda? No właśnie, czego się spodziewamy jeszcze po tym samym spotkaniu 23 kwietnia w Warszawie. I tutaj przypomnę, że zgłaszacie się do Zofii. zofia.daga102@gmail.com. No i chcę powiedzieć jeszcze, czego się ja spodziewam po tym spotkaniu w Warszawie, a mianowicie, że słuchajcie, dla każdego z nas będzie to wielka przyjemność poznać innych ludzi, którzy myślą tak jak my. Wreszcie nie będziemy się czuli sami, nie będziemy się czuli samotni i mam nadzieję, że ta nasza energia, którą się nam uda wykrzesać, zmieni troszeczkę rzeczywistość i od tego momentu my wejdziemy w nową erę i nową rzeczywistość. Zbliżymy się bardziej do Ziemi 5.0, bo coś się, wiecie, w energiach politycznych i światowych coś się szykuje się jakiś przełom i życzymy sobie, żeby ten przełom nastąpił, a dla wszystkich uczestników będziemy polecać, żebyście się wymieniali kontaktami, dlatego że spotkacie podobnie myślących ludzi i zacznijmy razem współpracować. A wracając do Haralda Thiersa, ponieważ tak niespodziewanie udało się go zaprosić na tą niedzielę, a on ma bardzo dużo wiedzy związanej z tym, jak świat działa. Zna ten świat od podszewki, bo prowadził dużo dociekań w swoim życiu, więc zawsze dużo ciekawych rzeczy nam może przekazać i myślę, że też będzie wiedział na temat tego, co się teraz dzieje i co się wkrótce będzie działo, ale też z tego wynikły kolejne spotkania, bo okazało się, że Harald, skoro przyjedzie do Warszawy w niedzielę, to też chce odwiedzić inne miasta. Więc mam też spotkania dla zainteresowanych, którzy nie są w Warszawie, nie będą mogli przyjechać do Warszawy. Jest spotkanie 21 kwietnia Poznaniu. Ja kontakt do organizatorów podam pod filmikiem i mamy jeszcze spotkanie 24 kwietnia w Białce Tatrzańskiej i spotkanie 25 kwietnia we Wrocławiu. Także ja pod filmikiem podam te kontakty do innych spotkań. Te kolejne spotkania będą już bardziej przeznaczone dla Haralda i Harald będzie opowiadał o tym, o czym on ma ochotę nam opowiedzieć, a ja jestem właściwie w te inne dni tylko gościem, także będzie inaczej. I kogoś, kto jest zainteresowany sprawami formalno-prawnymi i tym, jak sobie radzić, jak przechytrzyć każdą biurokratyczną agencję. Zainteresowanych tym zapraszamy 23 kwietnia do Warszawy. Zgłoszenia będą do Zofii Daga.
Dziękujemy. Ja jeszcze chciałabym poprosić Was, kochani, żebyście byli cierpliwi, bo ja oczywiście odpisuję wszystkim, ale oprócz tego mam jeszcze inne zajęcia w życiu i nie zawsze tak szybko odpiszę. Zatem szybsza forma będzie nawet zadzwonienia. Hania pod filmikiem poda również telefon dyżurny, więc jeżeli od razu nie otrzymacie odpowiedzi, to może zadzwońcie. My też oddzwaniamy razem z Bogdanem, ale najczęściej odbieramy ten telefon, więc cierpliwości, bo zgłosiło się już bardzo dużo osób, jest jeszcze trochę miejsc, w razie czego możemy powiększyć salę w hotelu. Zgłaszajcie się jak najszybciej. Będzie Czekamy. wesoło. Będzie wesoło, będzie się działo. Czekamy na Was z otwartym sercem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.